Siemaneczko kochani, witam was w kolejnym odcinku z gry Volleyball Championships. Jak widzicie, jesteśmy już w grze na naszym save'ie, więc lecimy sobie od razu dalej. Jak tu też możecie zauważyć, cały czas utrzymuję pierwsze miejsce w grupie, bardzo ładnie, elegancko. No to lecimy dalej, teraz gramy z Ukrainą, dzisiaj gramy mecz. Dobrze, zmienimy też sobie jeszcze halę na jakąś. Weźmy może Szczecin sobie, okej, okay. Dobra. I lecimy na grę. Lecimy grać. Dobrze, my zaczynamy, okej. Okay. To właśnie, jak mogliście zauważyć, nadali nam taki bonus w aktualizacji gry, że mamy booster do serwisu. Ujdź. Sprawdziłbym, czy nie zahaczyła przed tym. Oj, no niestety. A, jednak, o, dobra. Dobra, i przy okazji osiągnięcie nam wpadło, nie zgadzam się. O, i tutaj właśnie macie w lewym dolnym rogu tą nowość, serve booster. Posters. Także no, ciekawa nowość, ciekawa. Ale dobrze, zaserwujmy. Oj, oj, oj. Ależ teraz polecieli Ukraińca. Dobrze. Jakim będzie? Okej. Okay. Że widać, cały czas rozwijałem tę grę i teraz ładnie się przebijamy się przez blok. To jest fajne właśnie, że tą grę tutaj tak rozwijają. Mi się to akurat podoba. No dobra, nie. Popełniają Ukraińcy błąd. Dobrze. Na naszą korzyść, dobrze, jest dobrze. Już 3-1 wygrywamy, elegancko. No i teraz kurczę. No już tu teraz posiekali. No okej. Dobra, i piękny kolejny punkt dla nas, elegancko. Dobrze, zmiana, okej. Dobrze, blokujemy, pięknie, blok zadziałał. Oj, 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 teraz się przebili przez ten blok. Dobrze. Dajmy dalej. Dobra, teraz my ładnie odbijamy od bloku. Nabijamy ten blok elegancko. Dobra, użyjmy boostera. Albo czemu by nie? Dobra. No jak zauważyliście, no działa to także. Nieważne, jak uderzymy z jakąś siłą, to i tak ta piłka leci mocno, więc fajna sprawa. Nie, ale też nie przesadzajmy też właśnie. Zużywanie tego boostera, bo to też nie ma co. Jak sobie przesadzać. No, mamy go mało, więc trzeba to z głową trochę poużywać. Dobra, teraz pięknie mamy blok, elegancko.
No i przebili się Ukraińcy. Ukraińcy się przebili, dobra. Okej, okay. Oj. Teraz się zagapiłem, przepraszam. Moi drodzy. Ale spoczko. Jak mamy fajną nawet przewagę zbudowaną. Ale no, nie mówmy, że jeszcze jest taka fajna, bo jeszcze stracimy tę przewagę. Dobra, motywacyjna, proszę bardzo. I do pierwszej przerwy technicznej prowadzimy 8-5. Elegancko. Pyk, dobra. No i pięknie blok. Mamy to. 9-5, dobrze. Uciekamy dalej Ukraińcom. Bardzo dobrze. Dobra, pyk. No dobra, oddadzą nam piłkę ładnie za darmo praktycznie. Pyk. Dobrze, przebijamy się po prostu elegancko. Ale teraz popełniają błąd Ukraińcy, dobrze. 11-5. Ładnie się to układa. Dobrze, mamy blok. Pięknie. Oj. No teraz ostro poszli. Dobra. Oj, oj. Ojej, zaczynamy się gubić troszeczkę niedobrze. Weźmy się w garść. Dobra. No kurde. Nie, musimy się wziąć w garść, bo to tak nie może wyglądać. Dobra, elegancko. Tak ma być, o to chodzi. Ok, serwujmy dalej. Dobra. Jest pięknie, nie. Tu była linia perfidnie. No. Oczywiście, że tak. To jest punkt dla nas. Tak nie może być. Aj, pas serwisowy. Elegancko. Bardzo przyciągnąłem. Dobra, pyk, pięknie. Pyk, pyku, pyk, pyku, pyk, obronimy, tak jest, pięknie blok, dobrze. Wojć. No to poszli na grubo. Dobra.
Proszę tak, motywacyjna, proszę bardzo. Zmotywuj to się. Cyk. Oj, to już teraz szybko zagrali. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Raz 17 do 10, dobrze. Piękna mamy przewagę tutaj nad Ukraińcami, że dobrze jest. Na Wilfredo, proszę bardzo, Wilfredo. Pięknie się przebija też blok. I mamy 18 punkt. Mamy 18 do 10. Dobrze, pięknie. No, jeszcze raz zagrajmy na Wilfreda. I pięknie 19. Dobrze. Ciśnijmy już do końca. Może się nam uda do 10 tutaj Ukraińców rozwalić w tym pierwszym secie. Oj, no nie, do 10 się nie uda. No dobra. Niech będzie i tak. Zagraj tu, zagraj do Wilfredo. I pięknie, 20 do 11. Dobrze. Lecimy dalej. Dobra, idzie błąd. Tak jest, pięknie. Punkt za darmo. Od Ukraińców, tak elegancko. Zaliczyło nam o dziwo. Fajnie. Dobra, użyjmy boostera. Na tą piłkę. Dobra, to zagrajmy do Dawida. Dawid, dobra. Ale pięknie. Się nabiła na tą siatkę, dobra. 23 do 11. Przez Latenera, okej. Dobrze. Nie używamy zbytnio tego czasu, nie ma po co. Szkoda tracić cenę energii. No i pas serwisowy, cóż za piękna piłka. I co mamy? Setbola, dobrze. Teraz się skupmy. Out, out, pięknie. Mamy pierwszy set wygrany do 11, elegancko. Dobra, to lecimy dalej. Proszę bardzo. Ukraińcy zaczynają tego seta, dobrze. Nie tak trochę łatwo, żeśmy im tą piłkę oddali, ale oni też nam łatwo oddadzą, także dobrze. Zagraj do Dawida. I Dawid nam zdobywa punkt. Pyk. O, tak, dobra. Łatwo nam Ukraińcy te punkty dają niektóre. No dobrze, płakać nad tym nie będziemy. Niech nam oddadzą. Niech nam dają te łatwe punkty. Przeciągnąłem to za bardzo. Ojej. Oj się tu przebili. Panowie Ukraińcy. Ale my też pięknie się przebijamy. Elegancko.
Cyk. Ciśniemy dalej. Ojej. To ten sen będziemy szli we w łeb. Ciekawe, zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Cyku. Tak łatwo. Oj, no dobra. Niby łatwo, ale tu na tą siatkę się nieładnie przebiło. Bardzo chamsko bym powiedział. Weź kurde. No i tu Ukraińcy nam na 2 punkty uciekli. Ojej, weźmy się w garść. Dobrze, pięknie. 4-3. Ojej. Dobra, a z serwisowy pięknie siadło. I mamy nadrobione stratę. 4-4. I teraz by się przydało zabić punkt, żeby przejść. No dobra, łatwo nam oddadzą. W sumie zostawimy tą piłkę. Piękny aut. No tu piękny aut. Piękny błąd popełniają Ukraińca. Także 6-4. Pięknie, teraz to my mamy 2 punkty przewagi. Elegancko. Dobrze. 7-4. Elegancko. Do 4, dobrze. Nawet się nie kłócą panowie Ukraińcy. Ja tam pokaz z tego powodu nie będę, że oni się nie kłócą. 9-4, dobrze. Dobrze. 10-5. Elegancko. Dawaj, jeżeli Dufredo. Damy ci boostera. Ojdź. A tu nas teraz zblokowali, no. Ale okej. Dobra. Ładnie przeszliśmy blok. 11-6. Dobrze. Sobiutko. Oj, oj. Cisną Ukraińcy, cisną. Nie chcą nam dać łatwej wygranej. No dobrze. Nie będę z tego powodu narzekał. Tak, powtarzam się, że nie będę narzekał, nie będę płakał, tak wiem. Jak przeszło? Co za chamstwo. Ale dobra, niech będzie i tak.
Dobrze, po bloku. Elegancko, 12-8. Dobra, pyk. Ja teraz pięknie bronimy, a już tego już... Tego już nie daliśmy rady wybronić. Dobrze, 12-9. A graj tu. Okej. O kurde. 12-10. Się Ukraińcy obudzili do dobrej gry. No teraz już nie mieli szans. I za bardzo przeciągam te serwy. No to dobra. Teraz piękny punkt z drugiej linii. Dobrze. Dobra. Pyk, pyk. Pyk, chodź. No, obronili się, kurde, skubani. Dobrze. Out, wyraźny out, dobra. Wychodzi, niestety nam też się będę mogą zdarzać. Także teraz pięknie poprawiane. 16-11. Okej. Co, mamy przerwę techniczną. Okej. Nie wiem, pomijamy. Nie motywujemy. Po co? Dobra. Proszę, kurde. Pyk, pyk, pyk. Pięknie, 17-12. No to już. W wyniku z pierwszego seta nie osiągniemy. No tutaj wyraźny aut, także nawet nie sprawdzam, bo nie ma sensu. Bo już Ukraińcy... No, a wracając, że nie osiągniemy, powtórzymy wyniku z pierwszej serii. Nie, z pierwszej serii, z pierwszego seta. Takiego wyniku nie powtórzymy. Bo już tutaj Ukraińcy zdobyli więcej punktów niż w pierwszym secie. Jest 17-14. Także... Tutaj już zdobyli więcej punktów, już mamy 15, o kurczę. Mają serię zdobywania punktów Ukraińcy. Niedobrze. Wychwalę wyprosto ich tutaj, proszę. Pięknie, elegancko. 18-15, dobrze. Pyk. Oj, oj. 18-16. Dobrze. No i dobrze, mamy to logout. Dobrze, 19-16. Lecimy dalej po zwycięstwo w tym drugim secie.
Oj, oj. Dobra, pyk. Pyk. No to. Pięknie, elegancko. Dobrze zdobyty 20 punkt. Pyk, pyk i blok. Aj, nie. Dobra. Nie tym razem. Oj, 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 oj. To już poszło nieźle w aut. Dobra, 18 do 20. Dobra, ciśniemy dalej. Dobra, 21. 21 punkt elegancko. Zdobyty. No to czas zdobyć 22 za chwilkę, momencik. Dobra, jeszcze się bronimy, dobrze. No nie wiem, kłóciłbym się. Sprawdźmy to. Nie weszło, no właśnie. Elegancko. No ja serwisowuję jeszcze do tego, a już pięknie. 23 do 18. No dobra, wyraźny aut teraz. Ajajaj. Teraz my popełniamy błąd z antenką. Pierwszy raz na tym turnieju. Popełniamy taki błąd, ale dobrze. Kiedyś zawsze musi być ten pierwszy raz. Oj, oj. No i 21 do 23. Nieładnie. Dobra, mamy 24 punkt, elegancko. I pierwsza piłka setowa, dobrze. Dobra, pięknie. Zagrywają w siatkę Ukraińcy i mamy wygrany drugi set, elegancko. 21 do 25, dobrze. Tak ma być, pomijamy. I zaczynamy trzeciego setu. Miejmy nadzieję, że ostatniego. Dobra. Teraz pięknie, żeśmy się wybronili tam. Ej, ej, ej. Z tego już nie wybroniliśmy. No szkoda, szkoda. Ale dobrze. Gramy dalej. Nie ma co się załamywać. Dobra, pięknie blok. Dobrze. Blok w końcu zaczął funkcjonować jak należy. Mamy 1-1. Pięknie jest. Dobrze, znowu blok zafunkcjonował elegancko. Oj, oj. Teraz to szybko zagrali Ukraińcy. 2-1, dobra. No, już nie wierzę. 3-1 już nas robią w tym trzecim secie. Tak
Nie może być, no. Weźmy się w garść. No nie. 4-1, no Boże. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra, w końcu mamy jakieś przełamanie. 4-2, dobra. Okej. Pyk. Pyk. Dobrze, 4-3. Elegancko. Dobra, pyk. Elegancko tam wyrzucony. I błąd antenka, dobrze, 4-4. Elegancko. Dobra. No nie wierzę. 5-4. Dla Ukraińców. Okej. Pięknie blok nabity. 5-5. Dobrze, blok zafunkcjonował. 5-6. Okej. Dobrze. Oraz kolejny blok funkcjonuje. To było słabe. No nie wiem, dobra. Niech będzie, że boisko. Dobrze. 8-6. I pięknie na przerwie technicznej my prowadzimy. Ej, dobra, teraz to za... Ale żebym to teraz zmieścił. No ale dobra. Jak za darmo daliśmy punkt. Ach, a tu naszym ukraińskim przyjaciołom. Pik. 9-7, dobra. Oj, oj. Już te szybkie piłki są, to jest tragedia. Cyk. 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 No nie, 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 nie. To weszło tutaj idealnie. Na styku, ale weszło. 10-8, dobrze. No tak dużo w tym meczu z Ukrainą takich spornych sytuacji, że musimy sprawdzać. Także no ciekawie idą na pewno wygląda, nie? Tak właśnie musimy czasami posprawdzać dla odmiany my. To nie weszło, czy weszło.
No tutaj to już typowo aut, to nie ma co sprawdzać. I tutaj, kurczę, bo się musimy obudzić. Znowu gdzieś przespaliśmy. Kolejna będzie trzeba to sprawdzać. Kurde, znaleźliśmy, no kurczę. 12 do 10. Niedobrze. Dobrze, jak mi teraz pięknie siadło. Nie, 12 do 11. Ukraina nie odpuszcza, Ukraina chce powalczyć. Nie chcą nam dać tak łatwo tego trzeciego seta. No ja im się nie dziwię. Ale nie chcą nam tak łatwo poddać tego seta. Dobra, blackout, pięknie. Dobrze, jeszcze znowu zmiana. Miejmy tak. Błąd. Dobrze, pięknie błąd popełniałem. 13 do 13, dobrze. Właśnie nie mogę tak sobie zbyt daleko kazać im zagrywać, bo te auty będą nam wychodzić. No. Właśnie te auty, to że zagrywamy czasami w auty, to nas trochę gubi. Dobrze, teraz pięknie. Nie zdołał tego opanować. 15 do 13, dobrze. Oj, 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 oj. 15-14, dobrze. No i Ukraina walczy, próbuje. Próbują tutaj z nami pograć. My się tak łatwo nie damy. I pyk. Na drugą przerwę techniczną, to my jesteśmy górą o 2 punkty. Także elegancko. No nie wiem. Sprawdźmy to na wszelki wypadek. Może weszło, no weszło, no dobra. Okej. No, no, czasami dzisiaj warto sprawdzić. No, może się okazać, że jednak nie weszła, a tym razem jednak weszła. Dobra, 17 do 15, ok. Ciśniemy dalej. Pyk, pyk. Pyk. Dobrze, blok mamy, pięknie. Dobrze. Letry, 18 punkt, dobrze. I 3 punkty przewagi. Dobra, elegancko. Pik. Pik. Dobra. No teraz długa wymiana piłek. Co z tego wyjdzie zwycięsko? Oczywiście, że my. Dobrze, 19 do 15. O, czas dla trenera. Lol. No, ukraiński trener wie, że im ten mecz tu już ucieka coraz bardziej. Już mamy 4 punkty przewagi.
także uciekają ten mecz troszeczkę. Przynajmniej zaczynają. No i teraz popełniliśmy błąd. No ale dobra. I tak mamy jeszcze 3 punkty przewagi, więc nie jest tak źle. I już wracamy do 4 punktów. Dobrze. 20 do 16. Pik. Pik. Okej. Dobrze, po bloku. Elegancko. 21 do 16. Tutaj drugiej przerwy nie bierze. Drugiego czasu dla trenera. I teraz piękny as serwisowy nam siadł. 22 do 16. Oj. 17 do 22, dobra. Ojc. Coś tu się Ukraina wzięła. Garść, no uparli się, żeby nam tak łatwo nie dać tego zwycięstwa. Po prostu. Ojo. Teraz to perfidnie poszło w aut. No dobra. No i tak się tak łatwo nie damy. No nie wierzę. 22 do 20. Kurczę, ale odrabiają. Nieładnie. No nie wierzę. My nie mamy tego. No idź, dobra. No nie mamy energii, chyba. Byśmy mogli wykorzystać czas dla trenera. No dobra, teraz pięknie. Przebijamy się przez blok. 23 punkt. Uff. Zwracamy troszeczkę z tej długiej podróży, w której byliśmy przed chwilą, żeśmy stracili ten punkt już. Ojej, 22 do 23. No, robi się ciekawie. Dobrze, mamy 24 do 22. Pierwszą piłkę meczową. Dobra, to bierzemy ostatniego boostera. Bo to tu trzeba dobrze zagrać. Dobra, zdołali przyjąć. Dobrze. Pięknie, teraz pięknie wam popełniają. Mamy zwycięstwo w tym meczu. 3-0 w setach, pięknie. I osiągnięcie, zabawa trwa. Nam wsiadło elegancko. Teraz tak, pierwszy set wygraliśmy do 11, drugi do 21, trzeci do 22. Co set to lepiej tutaj Ukraińcy. O, napsuli nam tej nerwów, to trzeba im przyznać. Teraz w ogóle... Tak, faza grupowa nam się skończyła. Awansujemy do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. Ale fajnie. I z kim zagramy? Z Finlandią zagramy. Dobrze. Dobrze, moi drodzy. To zagramy z Finlandią następny mecz. Bezpośredni awans to jeszcze zobaczmy. Mamy my, Bułgaria, Francja i Rosja. W barażach zagrają Włochy, Serbia, Estonia, Holandia, Słowenia, Grecja, Niemcy oraz Macedonia Północna. No spoczko. Dobrze, no także tak się to przedstawia, moi drodzy.
Weszliśmy z grupy z pierwszego miejsca. I tą naszą przygodę będziemy kontynuować w następnym odcinku. Bo w tym to już będzie na tyle. Więc jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Do zobaczenia w następnym filmie na kanale. Cześć!